Analiza indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów, jak zwykle przez pryzmat technik Fibonacciego, witam w piątek 17 marca. Dzisiaj taki podsumowujący komentarz, przedstawię wykresy w różnych horyzontach czasowych. Zobaczmy tradycyjnie WIG20 najpierw w skali dziennej. Tym punktem odniesienia, jak pamiętamy, dla bieżącej oceny sytuacji technicznej wykresu była udana obrona strefy 2155-2164. To właśnie z tego rejonu udało się zainicjować kolejną podfalę wzrostową. To wpisywało się w taki ogólny dominujący trend w ujęciu średnioterminowym. No i w efekcie niewiele już brakuje do konfrontacji w eksponowanym przeze mnie węźle podażowym 2311-2325. Okazuje się, że ta strefa, mówiąc w cudzysłowie, współpracuje w jakimś stopniu z węzłem wytyczonym na bazie horyzontu tygodniowego, bowiem nie jest to może strefa taka książkowa, wzorcowa, bo dość cechuje się dość dużą rozpiętością. Jednak łatwo sprawdzić, że w okolicy właśnie zakresu 2311-25 wypadają średnioterminowe zniesienia, co tworzy nam węzeł 2292-2325. Przykładowo to zniesienie 50%, to jest zniesienie całej bestii zapoczątkowanej w roku 2011, w kwietniu, to jest kwiecień 2011, więc no, horyzont czasowy kilkuletni, natomiast w okolicy wypada także silne, bardzo silne zniesienie 68,5 i to jest dokładnie poziom 2325, czyli górne ograniczenie węzła skonstruowanego na bazie horyzontu dziennego 2311-25. A więc testujemy, czy też jak w przypadku wykresu skali dziennej zbliżamy się do kolejnego ważnego, ciekawego przedziału cenowego, gdzie popyt będzie musiał wykazać się po raz kolejny determinacją, a obserwując wykres WIG20 w skali tygodniowej widzimy, jak wyglądała ta aktywność popytu w kontekście stref cenowych Fibonacciego. Zaczęło się od przełamania respektowanej strefy 1942-1960, szybki test węzła 32-46, który przeobraził się następnie w lokalne wsparcie, kontynuacja ruchu. Spektakularne, jak pamiętamy, przełamanie węzła 37-41, no i efekt to kolejny, to test kolejnego przedziału oporu Fibonacciego 2292-25. Udana próba negacji tej strefy to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania zniesienia 61,8 całej tej bessy sześcioletniej, czyli to już jest poziom 2445. Jeśli chodzi o wsparcia, to warto przenieść się na wykres w skali dziennej, by zobaczyć przede wszystkim krótkoterminowe zapory popytowe. Takim węzłem jest w tej chwili między innymi obszar 2205-2215, wytyczony na bazie całego impulsu wzrostowego i skonstruowany w oparciu o zniesienie 14,6 tego właśnie ruchu. Natomiast istotniejszym przedziałem pozostaje cały czas znana nam już zapora 2155-64, do niedawna opór i następnie doskonale spełniła tutaj rolę zapory popytowej. Strefa posiadała wzmocnienie w postaci dolnej linii kanału. Ciekawa sytuacja, no, głównie w kontekście węzła podażowego 2311-25. Właśnie pod takim kątem powinniśmy w tej chwili analizować wykresy WIG20, spodziewając się tutaj oczywiście możliwości wzrostu aktywności podaży i podchodząc elastycznie do stref cenowych Fibonacciego. Jeśli udałoby się pokonać ten obszar, to automatycznie pojawiłby się kolejny sygnał kupna zapowiadający możliwość przetestowania w najbliższym czasie krótkoterminowego węzła podażowego 2378-86. Po raz pierwszy seria czerwcowa kontraktów w
Tutaj z kolei eksponuje znaczenie strefy 2294-2304. Tak jak wspominałem w dzisiejszym komentarzu porannym, to jest węzeł zbudowany na bazie wykresu kontynuacyjnego kontraktu. Nie sposób w tej chwili, przynajmniej ja nie potrafię, zbudować wiarygodnego oporu technicznego, posiłkując się tylko serią czerwcową. By to zrobić w miarę sensownie, należy przenieść się jakby właśnie na wykres kontynuacyjny, najlepiej tygodniowy, i dopiero wtedy szukać jakichś zależności występujących pomiędzy odpowiednio dobranymi podfalami, które to dają się wyrazić przy pomocy współczynników Fibonacciego. Dla mnie takim transparentnym, wiarygodnym węzłem jest obszar 94-2304. No ale dzisiaj rozliczamy serię marcową, więc końcówka, ostatnia godzina handlu może cechować się dużą zmiennością, emocjonalnością. Może dojść do naruszenia strefy 94-2304. No i tutaj warto by było po prostu zobaczyć, jak będzie przebiegał handel w przyszłym tygodniu. Jeśli konsekwentnie kontrakty zdołają utrzymać się ponad wymienionym przedziałem, należałoby oczekiwać kontynuacji silnej tendencji wzrostowej. Natomiast naruszenie oporu 94-2304 i przełamanie najbliższego wsparcia to sygnał ostrzegawczy zapowiadający być może odwrócenie się przynajmniej w ujęciu intradayowym tendencji wzrostowej. Tym pierwszym wsparciem, na które warto zwrócić uwagę obecnie analizując kontrakty, ale przez pryzmat horyzontu 60-minutowego, jest węzeł 2235-41. Od kilku godzin mamy konsolidację w rejonie 2294-2304. Strefa jest zatem respektowana, ale nie odnotowujemy póki co wzrostu aktywności podaży w tym rejonie. Indeks DAX tylko w ujęciu dziennym, ale za chwilę pokażę wykres S&P w horyzoncie średnioterminowym. Ciekawie to wygląda, ale spójrzmy najpierw na DAX-a w kontekście węzła 12030-12070. Strefa była respektowana, działała jako opór techniczny, czekaliśmy na środowy Fed, kontynuacja wzrostów, niepewne zachowanie, ale strefa zadziałała w czwartek jako zapora popytowa. Dzisiaj również możemy tak to zdefiniować, że na razie popyt podejmuje tutaj działania obronne. No i stąd prosty wniosek, że powrót poniżej tej strefy i przełamanie pierwszego liczącego się krótkoterminowego wsparcia wyznaczonego na bazie zniesienia 14,6, czyli poziomu 11,867, wygenerowałoby sygnał być może zapowiadający wzrost presji podażowej w przyszłym tygodniu, ale to jest na razie scenariusz alternatywny. Popyt posiada przewagę. No ale zobaczmy, jak to wygląda na indeksie S&P w horyzoncie średnioterminowym, to jest wykres w skali tygodniowej. Przede wszystkim z jakim rynkiem mamy do czynienia, to wiemy. Opisuje to zielony kanał wzrostowy. Możemy sobie spojrzeć też na wykres pod kątem impulsu pięciofalowego, Elliottowskiego, z takim klasycznym, powszechnie akceptowanym, tak to możemy nazwać, oznaczeniem fal. Sporo osób tak do tego podchodzi. W każdym bądź razie mnie najbardziej interesują zależności między odpowiednio tutaj dobranymi falami. Jeśli pod takim kątem byśmy przeanalizowali wykres, czyli na przykład porównali długość fali pierwszej z długością fali piątej, albo długość fali czwartej z długością fali piątej, albo jeszcze z cztery inne zależności, już nie będę wchodził tutaj w szczegóły, to okaże się, że stworzy nam się obszar 2486-2510, gdy te wszystkie zniesienia i projekcje Fibonacciego idealnie się grupują. Ciekawa sytuacja, biorąc pod uwagę tą zależność, o której wspominałem na samym początku, czyli równość pomiędzy falą pierwszą i falą piątą. No, brakuje oczywiście jeszcze trochę tutaj do bezpośredniej konfrontacji w tym węźle 86-2510, no niemniej jednak już niewiele tak naprawdę
I no, na ten zakres na pewno zwracałbym uwagę, biorąc pod uwagę, że posiada wzmocnienie w postaci tej górnej, wiarygodnej linii kanału, również mniej istotnej linii niebieskiej. No, niemniej jednak wydarzenia na rynku amerykańskim, na S&P, rozgrywają się w tej chwili w rejonie stosunkowo istotnego oporu Fibonacciego. Stworzyłem też taką krótkoterminową strefę, tak to nazwijmy, 2315-2326. Też łatwo sprawdzić, że jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tutaj to minimum cenowe, usytuowane w okolicy 1815-24 i kolejne minima cenowe, pokazuję to teraz na wykresie, to stworzymy sobie strefę wyznaczoną na bazie 14,6, 18,6, 23,6. Czyli trzech pierwszych podstawowych wzniesień wewnętrznych, i to nam ukształtuje tutaj stworzy nam przedział 2015-26. Stąd prosty wniosek, że potknięcie byków, jeśli chodzi o obronę tego wsparcia, wskazywałoby na możliwość wzrostu aktywności podaży. Tak to bym wówczas interpretował. Natomiast biorąc też pod uwagę aktualny trend, determinowane ewidentnie przez ofensywne działania podejmowane przez popyt, no nie można wykluczyć, że jeśli w ogóle doszłoby do konfrontacji w tym przedziale 15-26, to tylko udałoby się z łatwością wybronić to wsparcie. No i wydaje się, że raczej należałoby się spodziewać kontynuacji wzrostów właśnie z tą opcją, z możliwością przetestowania bazowego, długoterminowego, czyli nie tylko średnioterminowego, ale długoterminowego oporu 2486-2510. No i wynik tej konfrontacji, jeśli do takiej w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach w ogóle dojdzie, w moim odczuciu przesądziłby o dalszych losach indeksu w ujęciu średnioterminowym, bo pokonanie tak transparentnego oporu to kolejny ważny sygnał, a takich średnioterminowych sygnałów kupna przecież w ostatnich miesiącach na S&P mieliśmy naprawdę sporo. Więc też należałoby elastycznie podchodzić do analizy indeksu amerykańskiego w kontekście węzła 2486-2510, no ale z drugiej strony też mogę podać wiele przykładów sytuacji rynkowych, gdzie w tego typu wiarygodnych przedziałach cenowych rzeczywiście dochodziło do kształtowania się punktów zwrotnych. Jeśli zobaczymy tutaj słabość indeksu, przełamanie pierwszego wsparcia, moglibyśmy wówczas mówić o tym wariancie na razie alternatywnym, zakładającym rozwinięcie się ruchu spadkowego za oceanem. Natomiast w pierwszej kolejności, z racji bliskości, należy też obserwować indeks w kontekście wsparcia 2315-2326. Bardzo wiarygodna, krótkoterminowa strefa wsparcia na S&P. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.